ktoś polecił mi zainstalowanie takiego jednego programu, który powiem ci, że pomógł. Tak? Co to? Jakiś ciekawy program? O. Oh. Hello. Hello, are you friendly? Yeah, I'm friendly. Yeah, good. Do you need anything? No, thanks. So good luck. Thank you. Czy tak technicznie rzecz biorąc, to jak graliśmy ten pierwszy raz, to mi się wydawało, że to będzie mega nudne, ale teraz jak sobie tam później ze Speedim jeszcze troszkę pobiegaliśmy, już troszkę tej mapy poznaliśmy, to kurczę, wydaje się ciekawie, tylko trzeba naprawdę wchodzić na serwery, gdzie będzie dużo osób. A, bo jest ciekawiej wtedy, nie? Masz pewność taką, że zginiesz na przykład, nie? No. Kurde, ja nie... Wydaje, że ja źle lecę, ale dobra. Może są dwie wieże takie ciśnieniowe. No nie wiem, możemy spróbować znaleźć tamten serwer. Dobra, to robimy, to ja robię. A to trzeba poczekać. On na pewno był jakiś niemiecki. Ktoś tam, a nie miał coś z... A nie wiem, jak nazwę zobaczę, to może mi się skojarzy. Kilka razy powtarzałem ją Speediemu. Taki czas chciałbym przed wejściem spisywać gdzieś na kartce, żeby mniej więcej wiedzieć. No to, no, teoretycznie. Teraz nagrywam, więc zobaczymy może. Aha. Będziemy ten serwer tu. Mniej w serwer. Uff. Sekundę przed końcem podbiegł do mnie ten mutant i stanął mi przed twarzą. O kurde. Dobra, na pewno jestem przy wodzie. Ja jestem przy rzece. I wydaje mi się, że jestem... Jestem w lesie. Ale wydaje mi się, że... No chyba to jest ta postać, co nie wiem wtedy, ale... Zgoła, wesoła, bo i tak nic ja chyba pobiegnę do tego miasta, gdzie wtedy tego Turka spotkaliśmy. Tak mi się coś kojarzy. Aha, z tym, ten kebab, no, come on. No, dokładnie. Czekaj, to ja bym, dobra, ja w tym kierunku polecam. Miasto było jakoś tak w centrum mapy. Bo to jest, jak się nazywało to miasto? No, tak na środku mapy zaraz było przy rzece, nie pamiętam. Nas. No to zaraz, no myślę, że jak jakiś orientacyjny punkt znajdziemy, to będzie ja łatwiej. Będę wiedział. Lecę drogą, więc więcej. Droga będzie zaraz to robić. No wiem, w którym mieście. Tam to myśmy go załatwili. Tak. Widzę typa, już leci na wprost. Leci. Tak mi się wydaje, że to jest to miasto. A ty lecisz... Nie lecisz drogą jakoś? Ulicą. A nie mijałeś tu jakiejś stacji? No nie, tylko sklep. I sklep? Czekaj, no. Bo ja widziałem, gościa leciał... Stoję na środku drogą. Drogi. No stoisz w miejscu, podchodź. A, no to ty. Co? No co ładnie. Szybko. Ale kurde, mnie cały czas kręci w nosie, bo przez całą noc w samochodzie był taki wielki worek proszku do prania. No. Jak się do niego dzisiaj wsiadło, to tak waliło tym proszkiem. I tak mnie teraz w nosie cały czas kręci. Dobra, jest mutant. No, jakoś go od prawej no. Można ominąć. To kurde, kiedyś... Zima wtedy była, to kumplowi się odczepił odświeżacz w samochodzie, nie? Taki w pojemniczku. No i dupło mi na buta, nie? No się rozlał? Że tego. No na buta mi, nie? Walnęło, to odświeżacz cały wylał mi się, nie? Znaczy przy bucie miałem butelkę, to butelka mi się usyfiła w tym, nie? No i dotykając się tego odświeżacza, uwierz mi, jak przyniosłem tą butelkę do roboty, do tego. Tam do teamu, nie? To.
to waliła cała linia tym odświeżaczem, nie? Ja przez cały dzień, cały dzień, można powiedziawszy... ładnie pachniałeś. Ładnie i to za bardzo ładnie pachniałem. Masakra, taki smród. Kurde, nie mogłem wytrzymać w tej robocie, nie? Potem jeszcze wyszorowałem ręce, kurde, żeby to przetagować. Nie chciało to puścić, nie? Potem przyjechałem do domu, niby się wykąpałem, od razu co pierwsze zrobiłem, to się wykąpałem. Kuźwa, mówię, dalej to czuję, nie? I ten but to też mi śmierdział przez dłuższy czas, nie? No i pojechałem tam do jakiegoś sklepu, takiego budowlanego, nie? I babka stoi za ladem i tak... Co to tak pachnie? Mówi, tak fajny zapach, a ja tak stoję za tym ladem, mówię... Ja tak jaki pachnę. Żal. Mówi, a co tak? Mówię, odświeżacz samochodowy się wylał na mnie, nie? Mówię, ale taki smród. No, jak wyjdziesz z tego budynku, to idź do budynku na wprost drogi. Jak są trzy, idź do tego po prawej. Chyba taki smród, że to się w pana mieści. Coś ty tam znalazł? A plecak. Ja już znalazłem. A do tego, którego wchodziłeś, czy nie? Aha, tu jest. Nie, tutaj. Na górze pierwszy pokój po lewej. A jedę do tego żółtego na wprost. Dobra. O, przed nami gość. Leci na wprost. Widzę. A, bez niczego. Hello. Tu. Hello. Ręce ma się nastawione, niepokojowo. Chowaj ten kij. Hello, do you need a backpack? Nie wpiszę. No nie mowa. No jak piszą na czacie. Dobra, pałujemy go. No ale się. Dobra, jak stracić. Dobra. Sprawdźcie na mapę. Dobra, jak na to poczekać? Tak, jesteśmy w tym... Ja w sumie mogę stanąć koło ciebie i też będę widział. Ty widzisz? No tak mniej więcej. Da się jakoś tego przybliżyć? No dobra, tak. Da się. Aha, tu jesteśmy w Brightmoor, czyli jakbyśmy polecieli tam do góry, gdzie miałem miasteczko, no i tam na ten... Może lecimy? Lecimy. Nie zostawię. Zostawienie. Chyba, że tam polecimy. No jakbyśmy jakieś małe miasteczko znaleźli, to byłoby fajnie, bo tam może mniej losów będzie. No tak mi tu czasami coś przyci... O, autobus jest. Zaparkowany. Są... W parku brakuje paliwa i oleju brakuje. A, paski są tu. Poczekaj. Ktoś tu zostawił, ktoś tu zaparkował. Akumulator mam, świece mam. Tyle właściwie. No, potrzebowalibyśmy paliwko. No, było tam gdzieś. Kurde, jest tak zaparkowany w fajnym miejscu. Czekaj, tam coś jest i tam coś jest. Dobra. Ja też zgarnąłem mapę. Widzimy. Tam coś jest. Czekaj, my w którym byliśmy? W Brightmoor, tak? Tak, bo tu idę do góry zobaczyć, bo taki jest szopa. Może w szopie będzie jakaś paliwka. Dobra. W drugiej stronie też tam są jakieś zabudowania. Byś tam też mógł polecieć od razu zobaczyć. Wow, ktoś strzela do mnie. Tak? Tak. O, to leci do mnie. Na początku myślałem, że to jakiś randomowy dźwięk, ale później drugi raz głośniej przeleciał pocisk koło mnie i to właściwie stałem w miejscu. Ale nie dostałeś? Nie. Gość mam do znajdziemy celu. Autobusu. Świst tylko usłyszałem. Może nas wyganiać od tego autobusu. Może tak być. Dobra to. Na broń to nie mamy żadnej. Dobra, lecimy tędy.
O, tu jest gościu. Tu jest, tu jest. Uciekam. W krzakach jest. No dobra. Tu jest jakiś typ schowany tam. Dobra, ja lecę. Za płotem był schowany. I to... Wydaje mi się, że uzbrojony. Tak, że biegnie za nami, biegnie. Dawaj, biegniemy co czas ulicą. Dobra, wychylił się. Podskoczył. Oho. Biegnie za nami. Uwaga, bo celuje. W tym lesie tego zaraz zgubimy. No, dwa sposoby zdobywania lutu. Albo chodzisz i zbierasz. Jak fajny ten wodospad. Albo zabijasz, kogo popadnie. Niech inni zbierają za ciebie. Nie będzie za nami. Nie, biegnie, biegnie. Leci. Widziałem go. Gdybyśmy gdzieś tu nieźle w las skręcić. No dawaj tutaj do górka. No i tu się szczelimy w krzakach gdzieś. Tu można. Nie było widać. Będzie go widać. Mapę schowaj, bo to jest sens. Ja nie ruszę krzaki. Tylko mnie widać. Po co siedzi? To jest główną drogą, fura. Boże, gość gra na haksach. No dobra, biegnie. Dobrze wyglądać. Za polem. No jakbyśmy kurde mieli broń. To szuka. Poleciał tam. Biegnie. Bronią to nie ma szans tu. No biegniemy do góry czy na dół? Tą dolinkę. Może tam w tym dolinę lecimy. Tylko odbiegnie. Widzisz go tam jeszcze gdzieś? Nie. Wraca. Chowaj się w krzaki. Skaczę, to jest. Czekaj. Idzie w naszym kierunku. A poleciał do góry. Wycna. Szuka nas skłonąc. Tak, żebyśmy... Chyba, że nas tu nie widział. Dobra, witamy z tym na dół. Dobra, widzi nas. Na dół? Na dół, dawaj. Dzielamy. Dobra, walimy gdzieś w ten las. No, dokładnie. A zaraz mgła się walnie, to już w ogóle nas zgubi. Się nazywają Lewis. Mhm. Coś mi ta nazwa mówi, jakieś takie, kurde, chyba podróbki. Chyba tak. Kurde, wziąłem sobie jeszcze ciasteczka. Ciasta biszkoptowo... Jakieś tam z wiórkami kokosowymi. O kurde. Wejbisa. A, jest miasto. I śmiesznie, bo najśmieszniejsze jest to w tym, że one nie były kupowane dla mnie. Aha. Tam właśnie dziewczyna sobie kupiła, chciała do domu i tam jeszcze byłem z nią. Jej mama mówi, to daj Mateuszowi już te ciastka, daj. Dostałem całą paczkę. Łuk, ale... Pewnie czym się różni między łukiem a uszą też, tak? Jest tylko plecak i nic więcej. No, trzeba patrzeć po tych
policyjnych wozach. Koszulka tu leży przed wejściem. Energy drink. O! Spadłeś? Nie. No dobra, widzę. Do nas. Na pewno. Gdzie są? Dobra, musimy tam biec. Chodź. Biegniemy. No tu furą przyjechali, widzisz? Nie wiem. Gdzie oni są? Tam, jak my wchodziliśmy. Tak jak my wchodziliśmy, dokładnie. To jest jeden, czy jest więcej? Widziałem jednego, ale chyba tak szybko strzały padły, że może być dwóch. No jest i rower, dawaj w lewo. Co, podchodzimy do budynku? Fajne te miejsca w cieniu ogólnie jest. Ciekawe, czekaj, zobaczysz mnie w cieniu. Się słabo w cieniu tu. No tak widać w ogóle? Widać mnie? Coś to czarno. Była dobre miejsce. Ciekawe, czy ma ustawienia graficzne do tego jakieś. Nie widzę ci tu nic. Była ciemno jak. No prawie bikini. Ciemno są, to okej. Okay. Nie pogłosi. Przejść. O. Wiecie latarkę. Na pewno nie zwróci niczej uwagi. Fura, porzucona jest ta fura tu. Nie, nie sposób cokolwiek znaleźć. Kurwa, ale ciemno. Tu to jest ciemnica. A to my przynajmniej nas tak nie znajdą, jakby nawet to przyszli. To by mnie ta fura, czy oni tam... jakieś rzeczy. Oni albo stąd uciekli. No co, wracamy do tego samochodu, zobaczymy? Właśnie się zastanawiam. Tu jakiś... No. Dawaj na ten parking. Dajdę. Kurde, totalna ciemnica. No, w tym. Ten samochód, ten zielony? No. To przyjechali tym samochodem na bank. Nie ma tego, paska. Nie ma paska. Masz pasek? Nie. Kurde. Pakuję paska, bo jest olej i wszystko jest. Jak gdyby tu poczekać. W tych krzakach. Może no, udało być poczekać. Jakiegoś ustrzelić. Też w tych krzakach zaczyna być coraz bardziej widoczne. Jakie są troszkę większe obok mnie. A że oni też szukają. Nie no, skoro tym przyjechali, no to muszą mieć. No ktoś tym przyjechał, bo było słychać, nie? Jest, mam. Dawaj. No co, później spadamy do jakiegoś innego miasta? O, będziemy z tobą uciekać. Dobra, wchodzę na parking. Dobra, od tej strony co my wchodziliśmy? Tak, jestem. Okej. Wchodzę do fury. Szczelę, pasek, pyk. Okej, jeszcze ja tylko wrzucę te rzeczy. Musisz odejść chyba troszkę. No. Na R odpalasz. Na R odpalasz. Tak. Ja muszę załadować. Wejdź. No wsiadaj. Dobra, odpalaj na R. Ale dźwięk. Jeszcze musimy koła znaleźć, będzie wszystko. No, jedno jest. Mówię do budynku, zerknę na mapę, gdzie jesteśmy. Tak w głąb może, żeby nie było widać odbicia. Musisz poświecić. No dobra, pojechaliśmy w dół, więc jesteśmy Heaven Distributions, okej.
Jak pojedziemy dalej, to trafimy do, kurde, do stacji benzynowej, a w prawo do miasta Sultan. Tak bym pojechał. Później dalej w prawo bym pojechał. Mi się wydaje. Trzeba jakaś zawiecha? A nie, przyciszałem trochę efekty, wiesz, jest strasznie głośno w tym samochodzie. Myślałem, że ci się zawiesiło. Nic nie słyszę, jak to w samochodzie mówisz. O, jest flare gun. To też można by fajnie wykorzystać. No, strzelałem ostatnio z flare guna, fajnie to. O, olej znalazłem. Zapas. Czy tam mam ten? Pewnie nie mam naboju. Nie mam naboju. Ale zachowamy go. Już powoli się jasno robi. No coś tam. Noc się przyszła z tutaj. Nie uderzysz. Teraz zastanawiam się. Fuck! Kurwa! To jest? Kurwa, no nie pokazał mi się znacznik zejść z drabiny i po prostu mi się spierdolił z tej drabiny. Nie żyjesz? No. Boż ty w dupę. Kurwa, no nie pokazał się za ten znacznik. Ja pierdzielę. Teoretycznie widzę gościa. Można by się przedostać do tych krzaków po drugiej stronie ulicy. Tam lata gości u góry? Mhm. Uhuhu. Teoretycznie tutaj no chyba nie zauważy nas, jak przebiegniemy przez ulicę. Ten samochód gdzieś tutaj po tej ulicy koło nas chyba jeździ. Tam po polu jeździ. Myślałem, że tu gdzieś bliżej przyjechał. No go tu widzę, ten to zakręcę. Kurde, świeży mi palec. Ja go tam nie widzę, góry. Nie, też go nie widzę. Także nie, nawet jak go zobaczysz, to nie strzelamy, bo nie wiem, gdzie jest dokładnie. Że nie zdążę zareagować, żeby wycelować. Było jeść tym samochodem już w pizdu. Dobra, pojechał gdzieś. Dobra, pojechał. Okej, odjechał. Może ten wyjrze. Nie wiem, no ja będę starał się celować od razu w głowę. Zakładam, że na tym dystansie kula aż tak nie będzie upa... Ty, wyszedł. Na dole. Po prawej stronie. Wyszedł. Biegnie wzdłuż tego ogrodzenia. Można by teraz do niego strzelić. Dobra. Strzelamy? Dostał. Ładnie. Padł. O kurde. Pytanie, czy będzie drugi. Na razie jeszcze się schowamy. Coś wydaje mi się, że widziałem. Jak patrzysz na bazę, to tak mniej więcej kilkanaście. A nie, dobra, to zombie. Znaczy ten mutant. Sobie gdzieś tam dalej chodzi. A to w ogóle. Gdzieś przy ogrodzeniu. Dobra, to. Jak jest ta dziura? O kurde, ale miał tu. Miałem tylko plecak od niego obuchnął. Ma większe? Nie. 2 na 5? Tak, tak. Kurde, ma. Nic nie ma amunicji, czekaj. To fajna broń ma ogólnie. Tak, mogę.